Witam Was w bajkowej krainie w Chotonku. Nazywam się Wróżka Amelia. Zapraszam Was do mojego magicznego świata, pełnego niesamowitych przygód. Dziś zapraszam na baśń pod tytułem Trzy piórka według braci Grimm. Pewien król miał trzech synów. Starsi dwaj byli roztropni, młodszy zaś był niemądry, dlatego nazywano go głuptaskiem. Król robił się coraz starszy i zapragnął oddać swe królestwo jednemu z nich. Posłuchajcie, co do nich rzekł. Idźcie w świat, a który przyniesie mi najpiękniejszy kobierzec, odziedziczy po mnie koronę. Aby zaś synowie nie posprzeczali się, który w którą stronę ma się udać, poprowadził ich król przed zamek i wydmuchnął w powietrze trzy piórka, mówiąc: niechaj każdy idzie tam, gdzie jego piórko pofrunie. Jedno piórko pofrunęło na wschód, drugie na zachód, trzecie zaś prosto na południe, ale niedaleko, gdyż natychmiast upadło na ziemię. Poszedł więc jeden z braci na prawo, drugi na lewo i wyśmiali biednego głuptaska, który musiał pójść za trzecim piórkiem i pozostać tam, gdzie ono upadło. Nagle spostrzegł obok piórka drzwi w ziemi. Kiedy je otworzył, ujrzał schody podziemne i zszedł w dół. Po chwili przybył przed inne drzwi, a gdy zapukał, usłyszał głos z zewnątrz. Panienko, panienko, zielona maleńka, raz, dwa, trzy. Skocz na małych nóżkach, biegnij na paluszkach, otwórz prędko, otwórz drzwi. Drzwi otworzyły się i królewicz ujrzał starą, wielką, zieloną żabę, a dookoła niej mnóstwo małych, zielonych żabek. Wielka żaba zapytała go, czego sobie życzy. Królewicz odparł: chciałbym przynieść ojcu najpiękniejszy kobierzec. Uch, uch. Panienko, panienko, zielona maleńka, raz, dwa, trzy. Skocz na małych nóżkach, biegnij na paluszkach. Wielki kufer przynieś mi. Żabka przyniosła kufer, a stara żaba otworzyła go i dała głuptaskowi kobierzec tak piękny, jakiego żaden człowiek nie potrafiłby utkać. Królewicz podziękował jej i powrócił na ziemię. Tymczasem dwaj starsi bracia byli pewni, że głuptasek nie wypełni swojego zadania. Dlatego nie zadali sobie zbyt wiele trudu, aby poszukać pięknego kobierca. Kupili pierwszy lepszy od chłopki na targu i wrócili do króla. Jednocześnie z nimi wrócił też głuptasek. Posłuchajcie, co było dalej. Gdy król ujrzał piękny kobierzec głuptaska, zdumiał się i rzekł: po sprawiedliwości tobie należy się królestwo. Ale starsi bracia nie dawali ojcu spokoju i tłumaczyli mu, że głuptasek nie zna się na niczym. Nie może więc być królem. Wreszcie uprosili ojca, aby wyznaczył jeszcze jedną próbę. Dobrze, rzekł ojciec.
Ten odziedziczy królestwo, kto przyniesie mi najpiękniejszy pierścień. Po czym znowu powiódł ich przed zamek i wydmuchnął w powietrze trzy piórka. Starsi bracia ruszyli znów. Jeden na wschód, drugi na zachód. Zaś głuptasek znów spotkał się ze starą żabą i poprosił ją o piękny pierścień. Stara żaba oczywiście bardzo chętnie podała mu pierścień, który wyjęła z wielkiego kufra. Wyjęła pierścień i podała go królewiczowi. Starsi bracia nie nauczyli się niczego po pierwszej próbie. Znów nie zadali sobie zbyt wiele trudu, żeby znaleźć niezwykły klejnot. Poprosili kowala o wykucie zwykłego pierścionka żelaznego, który przynieśli królowi. A gdy głuptasek pokazał swój złoty pierścień, król rzekł znowu: Twoim będzie królestwo. Ale starsi bracia póty nie dali ojcu spokoju, aż zgodził się na trzecią próbę. Ten otrzyma królestwo, rzekł król, który przywiedzie do domu najpiękniejszą dziewicę. Bracia ruszyli znowu w ślad za piórkami, które pofrunęły i tym razem tak, jak poprzednio. Głuptasek bez namysłu zszedł do żaby i opowiedział jej o żądaniu ojca. O! Zawołała żaba. Chcesz pięknej dziewicy? Nie mamy jej wprawdzie pod ręką, ale możemy mieć zaraz. I dała mu wydrążoną, żółtą rzepę, do której jak do karety zaprzężonych było 6 białych myszy. Cóż mam z tym zrobić? Zapytał głuptasek ze smutkiem. A żaba odparła. Wsadź tam jedną z moich małych żabek. Królewicz wziął na chybił, trafił jedną z żabek i wsadził do rzepy. W tejże chwili rzepa zamieniła się w karetę. Myszki w piękne rumaki, a żabka w dziewicę tak uroczą, jakiej jeszcze na ziemi nie widziano. Królewicz ucałował ją i zawiózł do ojca. Jednocześnie nadeszli jego bracia. Jeden z nich przyprowadził najbogatszą kobietę, jaką tylko mógł znaleźć. Sądził bowiem, że nie ma nic lepszego nad bogactwo. Drugi syn wziął za żonę księżniczkę. Uważał, że czyni słuszny wybór, poślubiając największą panią w całym kraju. Gdy król je zobaczył, wydał wyrok. Państwo należy do najmłodszego syna. Ale starsi znowu ogłuszyli króla okrzykiem. Głuptasek nie może być królem. I zażądali jeszcze jednej próby. Ten ostatecznie zwycięży, czyja żona przeskoczy przez koło wiszące na środku sali. Myśleli sobie chytrze, że żona najmłodszego tego nie potrafi. Jest taka drobna i delikatna. Skoczyły więc bogaczka i księżniczka. Ale ponieważ całe życie nic innego nie robiły, tylko jadły i piły, nie potrafiły przeskoczyć przez koło. Upadły i potłukły się. Teraz. I jak myślicie, udało jej się wykonać to zadanie? Posłuchajcie. Jak sarenka tak lekko przeskoczyła przez koło. Tym razem starsi synowie nie mieli już nic do powiedzenia. Głuptasek otrzymał koronę i rządził długo i mądrze. I tak skończył.
skończyła się baśń o trzech piórkach. Na następne spotkanie zapraszam już niedługo. Do zobaczenia!